Dzień dobry, ponownie z Zanzibaru Piotr Broński, Baszta Nieruchomości. Nasza krótka wizyta z gośćmi, z klientami na zakup hotelu. W kilku słowach, Zanzibar, jesteśmy w stolicy Zanzibaru, Stone Town, miasto, które jest w całości wpisane do dziedzictwa narodowego UNESCO. Fantastyczne miejsce, które trzeba poza plażą i wszystkim tym, co Zanzibar oferuje, zobaczyć. Jesteśmy w jednym z takich miejsc. Zanzibar to miejsce, w którym z kolei pojawia się coraz więcej Polaków i jeżeli ktoś myśli o tym, żeby ulokować tu swój biznes, zapraszam serdecznie, bo zrobi to z nami bezpiecznie, pewnie i bez większego ryzyka. Po to tu jesteśmy i dlatego z naszymi klientami bardzo mocno kładziemy nacisk na to, aby jeżeli ktoś myśli o egzotycznym miejscu, pojawił się właśnie tutaj, na Zanzibarze. Nie w Stone Town, bo hotele, jakie oferujemy, czy też działki z dostępem do oceanu, są sytuowane około 50 km. Pamiętajcie o tym. Zanzibar to miejsce, do którego wspaniale dolecicie lotem przez Doha w Katarze lub przez Dubaj w Emiratach. Niespełna 6 godzin z przesiadką, następne 4 godziny. Po 12-13 godzinach jesteście w miejscu, gdzie jest tylko godzina czasu różnicy. To bardzo istotne, żeby czuć się wypoczętym. Pamiętajmy o tym, że wschodnia część, czyli od Oceanu Indyjskiego, jest tą częścią wyspy, która praktycznie zawsze skąpana jest w słońcu. Nawet jak na zachodniej pada deszcz, to na tej jest piękna, piękna pogoda. Jest bryza, tego się nie odczuwa i co najważniejsze, nie ma chorób tropikalnych. Ci, którzy myślą o Zanzibarze, zapraszam serdecznie. Będziemy na pewno... Proszę zobaczyć, to jest nasz... Proszę, Jumbo, to są właśnie piękne... Piękne, znane nam z bajek słowa. Jumbo, urocza jest po prostu. Tacy są tutaj uśmiechnięci ludzie. Zapraszam Was serdecznie. Jesteśmy doskonałymi przewodnikami po Zanzibarze, bo też mamy takich przewodników obok siebie. Do zobaczenia.